Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy niże z frontami atmosferycznymi. To właśnie one będą kształtować pogodę również w Polsce. Nad obszar kraju napływać będzie chłodna i wilgotna masa powietrza. Pogodnie na Dalekim Wschodzie i na krańcach zachodnich, na pozostałym obszarze pochmurno. Opady od deszczu po śnieg. Najchłodniej w Warszawie, 1 stopień powyżej zera. Najcieplej na południu, do 18 stopni w Atenach. Silny i porywisty wiatr nad wschodnią częścią Europy. Jeśli chodzi o pogodę w kraju, w większości regionów zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady śniegu na Kujawach, w północnej Wielkopolsce oraz na południowym wschodzie. W rejonie Zatoki Gdańskiej opady deszczu. Od minus 2 stopni na Podhalu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1003 hektopaskale. I już teraz przegląd regionów. Zapraszam.